Monika Kuzia-Czapka, Tło Wydarzeń. Witam Państwa. Świat kusi różnymi rzeczami, kusi też używkami. O tym, jak łatwo jest popaść w uzależnienie, a także jak z niego wyjść, porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, a jest nim Daniel Harasym, prezes Fundacji Zastopuj. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Witam serdecznie. To wciąż aktualny temat, używki, uzależnienia? Myślę, że tak. Myślę, że to wciąż jest temat, który się całkowicie rozwija, bo i świat przestępczy, i świat takiego codzienności, pędu wciąż chce, żebyśmy byli bardzo mocno dynamiczni, więc wciąż ten takie pobudzenie w ci, którzy nie są pobudzeni. Różne bodźce z zewnątrz, prawda? Tak, 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 tak. Przyjaźnie, koledzy, towarzystwo, jedne jest takie, drugie jest inne, więc to wciąż to pobudzenie jest takie wśród młodzieży wyczuwalne, no i dlatego też jest sprzyja młodzież też chce szukanie. Być na czasie, na topie? Myślę, że tak, ale też lubi ryzykować. Lubi testować, dotykać, patrzeć. Jeśli dorosły, to dlaczego nie ja? Mhm. Czyli przykład płynie z góry. Zawsze. I przede wszystkim chyba z domu. Dom jest główną rzeczą. Jeśli w domu są niepowodzenia, jeśli w domu są trudności, rozpad czasami rodziny, no to nigdy nie sprzyja temu, że to dziecko będzie miało pragnienia inne, potrzeby. Mhm, ale też dużą wartość mają rówieśnicy, tak? I to w jakim towarzystwie się obraca młodzież i jak reaguje na różne pokusy. Mhm. Tak, ja myślę, że bardzo często sprzyja to, że część młodzieży jest, pochodzi z domów takich zamożnych, więc oni mają środki na to, legalnie czy nielegalnie wzięte od rodziców, i one mają możliwość zakupienia, natomiast korzystają z tego też osoby, które nie mają środków, a mówią, ktoś stawia, ktoś daje coś spróbować. I tu jest też taki problem, nie? Tego wyczulenia takiego, na co nasze dzieci wydają pieniądze. No, jeśli chodzi o dopalacze, było o nich głośno kilka lat temu. Jak to wygląda teraz? Czy to trochę ucichło? Wydaje nam się, że jesteśmy nieco bardziej wyedukowani. Młodzież troszeczkę więcej wie, troszkę mniej może bezpośrednio zbiera doświadczeń niepotrzebnych. Natomiast wciąż dopalacze są dość dużym problemem. Jak z tym walczy Fundacja Zastopuj? My się przede wszystkim zajmujemy edukacją, informacją, czym są dopalacze, jak się można przed nimi uchronić, czego nie dotykać, jak nie brać czegoś, na czego nie ma etykietki, czego nie brać, czego nie ma w codzienności, zaglądać. Internet jest otwarty. Tak jak młodzież szuka informacji na temat rzeczy, w których warto zaeksperymentować, tak nie szuka informacji, jak zobaczyć skład takich rzeczy, które chce zażyć. I my ich informujemy, czym to jest. Dzwonią do nas, piszą, czasami zachodzą do biura, gdzie można zajść, zapytać się, i my edukujemy, dlaczego nie warto. Szukamy alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, sport, angażowanie się w różne zbiórki, czy finansowe, czy pieniędzy, czy żywności dla osób potrzebujących, biednych. No właśnie, ja w jaki sposób uświadamiać młodzież, że narkotyki to zło? Straszyć, pokazywać, jakie mogą być skutki, czy pokazywać alternatywę? Dla nas jest to przede wszystkim alternatywa. Natomiast trzeba informować, czym są. Nie pokazywać tego na zasadzie strachu, tylko pokazać to na zasadzie tego, że to jest, że to funkcjonuje. Są to rzeczy nielegalne, nie można tego dostać w legalny sposób. Natomiast nie budować takiej sfery, że jak tego dotknie, to na pewno śmierć. Bo to też nie jest wyjście, żeby ktoś się bał. Ale ważne jest, żeby uczyć świadomości, że coś jest, coś się pojawia, ktoś to może źle wykorzystać. Co może się stać, jeżeli to zażyjesz? Tak. Tak. Mhm. Fundacja od lat włącza się w ważne akcje społeczne, pogadanki w szkołach, w zakładach karnych. Tak. Tak to się odbywa? Tak, no szkoły są naszym takim jakby priorytetem, bo wiemy, że jeśli nie dotrzemy do młodzieży, no to do tych dorosłych już jest tak naprawdę troszkę za późno. Natomiast nigdy nie można powiedzieć, że nikt nie ma szansy, więc na każdym etapie życia każdy. Ale rodziców chyba też warto by było uświadomić, na przykład na co zwracać uwagę, tak? Jakieś dziwne zachowania u dzieci. I to jest najtrudniejsza sprawa. Rodzic najczęściej nie ma czasu. Wiemy, że szkoły, kiedy prowadzą zajęcia dla nauczycieli, dla rodziców, jest bardzo problem, żeby tych rodziców zebrać na jedno spotkanie, żeby poświęcili czas na przykład na wywiadówkę, a gdzie jeszcze do tego profilaktyka? A czy rodzice, nie jest tak, że rodzice myślą sobie, a mojego dziecka to nie dotyczy?
Myślę, że ponad 70% tak osób uważa. 30% to są takie osoby, które zdają sobie sprawę, że jest taki problem, że moje dziecko chce, coś dotyka i wtedy, ale ona, ta 30% samo szuka informacji, jak dotrzeć, co zrobić, gdzie jest błąd, gdzie brak informacji. Myślę, że przede wszystkim rozmowa z dzieckiem, prawda? Rodzica z dzieckiem i to wyjście przed, prawda? Szereg może tutaj wiele zrobić. Myślę, że nawet nie tyle co rozmowa, co budowanie relacji z dzieckiem, żeby dziecko opowiadało, co się w szkole dzieje. Dlatego, że bardzo często przychodzą dzieci i mówią, a ten przyniósł tamto, ten przyniósł tamto, no tak, i nagle nie zwracamy uwagi. Natomiast kiedy są te relacje takie właściwe, to człowiek jest wyczulony na to, że ktoś coś mógł przynieść, nagle dziecko zmienia koszulkę, ma jakieś napisy, czemuś hołduje. To są takie pierwsze, takie fajne symptomy, które z jakiegoś powodu potem ktoś po coś sięga, nie? Więc ta relacja jest bardzo ważna, żeby obserwować dziecko. Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii przypada 26 czerwca, ale już w przyszłym tygodniu będą związane z tym imprezy. Proszę powiedzieć, co to będzie? To będzie jedna główna impreza. W tym roku nie będzie pogadanki, w tym roku nie będzie żadnego teatrzyku, nie będzie jakichś nadzwyczajnych imprez. Natomiast chcielibyśmy pobić rekord w bieganiu. Wspólnie, razem z Leśną Piątką, chcemy zrobić wspólny bieg. Chcielibyśmy, żeby ponad 1000 osób pobiegło. Szykujemy się, angażujemy szkoły, angażujemy mniejsze, większe szkoły. Mogą to być też przedszkola, mogą być to też jednostki wojskowe. Zaangażowaliśmy zakłady karne, do kilku żeśmy wysłali zaproszenia. Mamy zgłoszenie z aresztu śledczego, z Dobrowa, mamy też z MOW-ów, z Podborska, z Polanowa, MOA z Koszalin, który nas wspiera wielokrotnie, też będzie, więc chcielibyśmy, żeby to był taki happening, bardziej pobiegnijmy razem, powiedzmy stop narkotykom, ale przede wszystkim powiedzmy, że jest alternatywa, że to bieganie, które jest systematyczne, które może dawać troszkę adrenaliny, rozładowywać emocje, że ono jest właściwe. I to chyba chcielibyśmy tak najbardziej zrobić. Którego? 13 czerwca. 13 czerwca, o której się spotyka? Zaczynamy już od 17.30, 19 jest start. Każdy musi się zarejestrować na stronie Leśnej Piątki, wydrukować sobie numer startowy, przyjechać przed imprezą, pobrać chip do pomiaru. To jest bardzo ważne, żebyśmy pomierzyli, bo czasami naprawdę dużo ludzi może pobiec, natomiast zarejestrowanych jest bardzo ważne, nie? Żeby to zarejestrowanie było takie właściwe. Przewidziane są nagrody? Dla szkół są przede wszystkim dla zorganizowanej grupy. Są trzy puchary. Jest za pierwsze, za drugie, za trzecie miejsce dla największej ilości uczniów, które wezmą udział. To jest patronowane też przez prezydenta miasta Koszalina, przez pełnomocnika, przez oddział przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i wszystkim używkom. Więc tak naprawdę chcemy, żeby jak najwięcej szkół wzięło udział, dlatego że to jest to miejsce dla rozpoczęcia profilaktyki. To jest też właśnie pokazanie, tak? Słuchajcie, możecie być w czymś dobrzy, tak? Możecie zacząć biegać. Na przykład. Już nawet nie chodzi o jakieś tam zrzucanie jakiejś tam wagi nadzwyczajnie. Natomiast można przejść, przespacerować na kijkach. Chodzi o to, żeby ten ruch był. Żeby to ta adrenalina, która gdzieś tam w nas jest i szukanie czasami, żeby ona gdzieś była zredukowana do jakiegoś takiego minimum. Fundacja od kilku lat prowadzi hostel. Dla kogo jest przeznaczone to miejsce? Taki dom ojca, który udało się stworzyć wiele lat temu, ponad już 4. Natomiast od 2 on już funkcjonuje jako taki dom, taki wielorodzinny, dla osób, które są zagrożone wykluczeniem. Posługujemy w 3 więzieniach, w 3 zakładach karnych. Mamy kontakt z kilkoma zakładami wychowawczymi. I to był przede wszystkim taki pomysł, żeby to był dla nich. Natomiast nie każdy, kto wychodzi z zakładu jakiegokolwiek, jest zainteresowany, żeby mieszkać gdzieś. Nawet jak chce zmienić życie, to ma swój własny pomysł. Natomiast my mamy własny pomysł, który stworzyliśmy i tam ma miejsce możliwość znaleźć osoba, przede wszystkim mężczyzna, głównie. Mężczyzna, który potrzebuje zmiany myślenia, troszeczkę chce się poprawić, chce mieć nowych przyjaciół. Chce zmienić swoje życie. Chce zmienić coś w życiu na lepsze. I to jest dla takich osób. Także to nie musi być koniecznie z zakładu karnego wychodząca, ale
osoba, która naprawdę coś chce zmienić. Nie która się zastanawia nad zmianą, tylko chce zmienić. I wtedy ma możliwość z nami współpracy, dostać schronienie, miejsce. Na czym ta współpraca właśnie polega? Oprócz dachu nad głową. Ta osoba przychodzi w naszym domu ojca w takim kryzysowym terapię na zasadzie kilku godzin w tygodniu profilaktyki, uzależnień i radzenia sobie z codziennością. Natomiast jest to też praca i jest to też systematyczne życie, czyli sprząta, angażuje się, bierze udział w pracach dobroczynnych, pomocowych w różnych zakładach, w różnych firmach. I to jest jakby taki główny nasz cel. Natomiast... Ale macie plany? Marzenia. Marzenia? Jakie to są marzenia? Chcielibyśmy bardzo mocno postawić na to, żeby stworzyć, ponieważ fundacja ma kawałeczek takiej niewielkiej ziemi w Dąbrowie, w Dąbrowie Zasianowem, w gminie Sianów. I tam chcielibyśmy postawić osiedle, stworzyć wspólnotę mieszkaniową, może spółdzielnię mieszkaniową dla osób zagrożonych z możliwością później czy wykupienia, czy stworzenia im tam już stałego pracy, żeby to było osiedle. Być może oni mogliby się tam nawet swoje rodziny założyć, nie? Także osoby, które by faktycznie były w stanie, żeby to było miejsce takiego naprawdę rozwoju, żeby nie tylko wyjść i potem wynająć mieszkanie i sobie żyć gdzieś tam. Natomiast gdyby stworzyć takie osiedle, gdyby się stworzyło też takie miejsce, w tym też temacie współpracujemy z OWES-em, z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Koszalinie, który nam pomaga, żeby do tego wszystkiego dołożyć też takich wielkich starań i możliwości poprzez finansowanie, poprzez korzystanie z projektów. I to jest dla nas też takie bardzo istotne. Pan doskonale rozumie swoich podopiecznych, bo sam przeszedł pan niełatwą drogę, prawda? To prawda. To całe doświadczenie życiowe pomaga panu teraz udzielać pomocy? 16 lat temu, jak opuściłem zakład karny i od tego czasu wiedziałem, że chcę żyć inaczej. I chyba szukam takich ludzi, którym chciałbym pomóc, którzy wiedzą, że chcą coś zmienić w swoim życiu. Myślę, że to jest cel. A kto panu wtedy pomógł? Wtedy to przede wszystkim rodzina. Rodzina, najbliżsi, brat. Pojawiło się sporo, też przyszła wspólnota chrześcijańska, która gdzieś dała kierunek takiemu życiu. I chyba to jest takie odzwierciedlenie, że chciałbym, żeby ci ludzie uczyli się życia we wspólnocie, żeby oni uczyli się nie życia samodzielnie, ale żeby umieli sobie pomagać, żeby umieli być wykorzystywani, żeby to wszystko miało nadzieję na przyszłość, a nie taką tylko jakoś tam będzie. To ja dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę dużo sił w realizacji tych pomysłów i w pomaganiu młodzieży i dorosłym. Dziękuję bardzo. Daniel Harasym, prezes Fundacji Zastopuj, był moim i Państwa gościem. Dziękuję ślicznie. Dziękuję.